Tak, witam Was serdecznie. Obiecana trzecia część na temat dieta, czynnik formy. Dzisiaj opowiem Wam znów na prośbę, jak w okresie masowym przejeść dosłownie kalorie, które mamy do zjedzenia. Bo od razu tłumaczę, jak jesteśmy na redukcji, jedzenia jest tak mało, że czujemy często głód, a to nawet już potem ciągle głód. A w okresie masowym po jakimś czasie, około miesiąc, półtora, zaczynamy czuć, że wpychamy w siebie jedzenie jak te gęsi, które tam mają, wiecie, wpychane te przez te rurki jakieś tam jedzenie. I tak się czuje kulturysta, czy każdy, który chce zdobyć masę, czuje, że wpycha w siebie to jedzenie. Mógłby ktoś powiedzieć, po co robić takie coś, że to jest idiotyczne. Tu się głodzisz, tu wpychasz, nie można jeść normalnie. Posłuchajcie, ostatnio już nawet post taki pisałem, to tyczy się wszystkiego. Można wejść na rysy, a można wejść na Himalaje, Mount Everest, czy jak tam te wszystkie góry się nazywają. Jak się będziesz czuł po wejściu na rysy, a jak na Himalaje? I też ktoś powie, kto się na tym nie zna, nie ma w tym zajawki, jak idioty zryzykować życiem na Himalaje, można na rysy wejść, też góra. Można jechać motorem 100 na godzinę i 200. Nie jeżdżę, ale domyślam się, jaka frajda musi być dla pasjonatów motorów, motocykli, jak to tam zwał. Ta prędkość. Tak samo jak ktoś skacze z bungee, mnie to nie kręci, ale ktoś po prostu bez tego żyć nie umie. A dla kogoś może to być idiotyczne. Ja nie hejtuję czyichś pasji, nawet jeśli ich nie rozumiem, bo ktoś może nie rozumieć moich. I tutaj w budowaniu formy, w kulturystyce, ale nawet jak to robimy sami dla siebie, tak to wygląda, że najpierw nam brakuje jedzenia, a potem wpychamy w siebie. Ale wszystko, co jest proste w życiu, czyli trenuję sobie i jem tyle, ile mój organizm sobie tam chce, jem kiedy chce, wszystko, co jest proste, jest nijakie. Żeby osiągnąć coś w życiu, swoją wymarzoną formę, bogactwo, firma, zostać najlepszym wiolonczelistą czy tak dalej, musisz robić rzeczy, których ktoś inny nie zrobi i mu się wydają idiotyczne. Czytam taką książkę teraz, Menedżer Samuraj, o zasadach samuraju, które w obecnych czasach przydałyby się menadżerom w firmach. Jest taki rozdział o odwadze i o szacunku i tak dalej. Trzy takie etapy dochodzenia do swojego celu. Jak chcesz tam osiągnąć sukces. Najpierw wszyscy ciebie wyśmiewają, potem cię hejtują, a na końcu podziwiają. I ci, co wcześniej cię hejtowali, mówią nagle, że oni cały czas ci kibicowali. I tak to właśnie jest w budowaniu formy, kulturystyka. Ja pierwsze lata czułem się, byłem wyśmiewany. Boże, po co ci te mięśnie, po co taki wielki? Na pewno sterydy, wiesz, umrzesz w ogóle. Pękną ci kolana, będzie ci wisieć skóra. W ogóle umrzesz, wiesz. Mówili to wszyscy ci, którzy pili piwo w nadmiarze, wódkę, ćpali, palili. Ale ja umrę, nie, ze wszystkiego, z odżywek. Za dużo białka cię zabije i tak dalej. Treningi cię wykończą. Byłem wyśmiewany. I faktycznie potem przyszedł czas na hejt. Hejtowany, bo ludzie nie rozumieli, ale chcieli bardzo komentować, że to głupie. I mam wrażenie, że po 25 latach od jakiegoś czasu wyczuwam więcej podziwu, zrozumienia, jakiegoś tam szacunku, niż jakiegoś hejtu. Zdarza się to bardzo rzadko, a już wyśmiewania nie ma. Czyli to jest taka droga, że trzeba ileś tam lat przetrwać w czymś, żeby ktoś cię podziwiał, żeby zrozumiał, że to nie było na chwilę, ani jakaś moda, tylko to jest twoja pasja. I tak właśnie jest z jedzeniem. Ktoś może nie rozumieć tego, że ty wpychasz w siebie, to jest głupie, wpychasz w siebie jedzenie. Dla mnie głupie jest wpychanie w siebie w święta. Żarcia, mówienie, że są święta, trzeba się najeść pod korek. Gdzie ci sami ludzie w sumie w tygodniu jedzą też pod korek, tylko może nie aż tyle, co w święta. Ale dlatego potem są motyli. To jest dla mnie głupie. I tyle. Ale nie piszę nikomu, cześć grubasie, co u ciebie, prawda? A kulturystów czy ćwiczących
Wiesz, jesteś koksem tego. Czy my rozmawiamy, zaczynamy rozmowę od tego, ej, żreż za dużo, jesteś gruby, albo jest za mało, jesteś chudy? Nie. Nie wtrącamy się w to. A widzicie, tu jak na masie, w okresie masowym wpychamy w siebie jedzenie, to wszyscy mówią, Boże, jakie to głupie wpychać w siebie jedzenie, ty już zaraz się zmiotujesz. Wszystko, co jest łatwe, nic nie daje. I w tym sporcie też tak jest. Chcesz być wielki, a ja chcę. Chcesz być duży, chcesz mieć formę, musisz jeść tyle kalorii, ile trzeba. Chcesz urosnąć, musisz jeść więcej niż potrzeba. Proste. Chcesz wejść na Himalaję, musisz wejść, dać siebie więcej niż ten, co wchodzi na rysy, prawda? I to już jest wtedy ekstremalne, a nie tylko amatorskie. I o co chodzi? Jak dać radę przejeść tyle jedzenia? Po pierwsze, nie podjadajcie. To jest podstawa. Nie podjadajcie. Ponieważ podjadanie między posiłkami zaburza potem ten efekt głodu. Powiedzmy, macie mnóstwo kalorii do zjedzenia, pomiędzy posiłkami coś tam macie ochotę podjeść, nawet owoc dodatkowy, i tego głodu za 2, 2,5, 3 godziny nie ma, bo organizm tego nie strawił, tego dodatku, który żeście dali. Jedzcie te posiłki, które macie i nie podjadajcie, nie dojadajcie. Druga ważna taka sprawa. Zależy, kim chcesz być. Jeżeli chcesz być kulturystą, startować w zawodach, wtedy musisz kalorie mieć zawsze, zawsze na maks wyliczone. Nie możesz opuszczać ni posiłku, niczego. Musisz wszystko pilnować. I wtedy nie ma jedzenia brudnych posiłków, tak zwanych syfiastych, jakichś niezdrowych, dodatkowych, jakichś chipsów, hamburgerów. Musisz się pilnować. Ale jeżeli robisz formę dla siebie, chcesz być duży, fajnie, lubisz się czuć większy, daj ci to takie poczucie męskości też, pewności siebie, to nie musisz aż taki być, wiesz, no czasem jak zjesz hamburgera czy pizzę, ale czasem mówię, czy coś innego, nic się z tego nie dzieje. Nie masz przed sobą zawodów, to jest twoja pasja, coś, co lubisz w życiu robić, ale nie jesteś zawodnikiem, który musi się rygorystycznie trzymać, więc pozwalajcie sobie czasami, żeby nie zwariować. Jak macie imprezę ze znajomymi, to nie idźcie z pudełkiem, tylko czasem zjedzcie tą pizzę. No chyba, że imprezujesz 4 razy w tygodniu, no to sorry. Zjedzcie ze znajomymi czasami. Jak jestem w długim okresie masowym, pozwalam sobie, no nie świruję pawiana. Przychodzi okres redukcji, albo mam krótką masówkę taką, że mam 2 miesiące masy, bo za niedługo zawody i redukcja, to się pilnuję. Ale jak mam tak teraz dłuższą, bo wiadomo, pandemia, to pozwalam sobie. I nic się złego nie dzieje. Nie dajcie się zwariować. Ważną rzeczą jest, taką moją radę wam dam. Ja na przykład obecnie przeszedłem na 8 posiłków. Już jem 8 posiłków, ponieważ przytyłem, stałem się większy, jestem potężny. Już 130 kilo doszło. Jest ta waga osiągnięta i chcę być większy. I już ten 7 posiłków nie może mi dać tyle do przodu efektów, więc muszę dołożyć coś. Zaczynam wpychać te posiłki, ale rozkręca się metabolizm, zaczynam je normalnie przejadać powoli. Ale pamiętajcie jedną rzecz. Są takie dni, na przykład macie 6 posiłków, że w danym dniu no, za cholerę wam nie wchodzi i zjadacie 5 posiłków i nie ma szans szóstego zjeść. Nie tragizujcie. Nasz organizm jest tak sprytny, że we wtorek zje 5, bo nie miał dnia. Ja zdarza mi się, 3 dni temu mi się zdarzyło, że zjadłem 6. Nie miałem ochoty. Ale zdarzył mi się dzień, gdzie miałem 9. I rozumiecie? Zdarzy się czasem dzień, gdzie zjecie jeden posiłek mniej. Bez tragedii. Uwierzcie mi, organizm ma taki bilans tygodniowy. On sobie to przypomni za 2, 3, 4 dni i zjecie w tym dniu, powiecie, kurwa, ale mi się dzisiaj chce jeść. No, zjem chyba więcej niż powinienem. Tu 5, tu 7, macie po 6. Nie robimy tragedii. Organizm prędzej czy później ten opuszczony posiłek sobie nadrobi i powiecie, o kurczę, to jest ten dzień, co mi się chce zjeść 7. Nadrobię sobie tamten dzień. Nic się nie dzieje złego. W bilansie tygodniowym, miesięcznym gdzieś to wróci. Nie jestcie syfu. Za często. Raz na jakiś czas jakaś pizza, ale nie jestcie syfu. Syf zaburza. Syf zaburza metabolizm, trawienie, ale jest taka też zależność. Czasami już z tej dobrej diety, z tego ryżu, z tego wszystkiego, organizm jest tak zamulony,
że trzeba mu dać kopa, żeby ta metabolizm przyspieszył. Ja ostatnio miałem taki moment, że czułem, że ja nie zjem tego ryżu, po prostu nie wepnę go w siebie. I pojechałem do KFC. Zjadłem, nie pamiętam co w KFC, ale było to bardzo ostre. Nie wiem, co się stało, ale czy te syfiaste żarcie, że to było ostre. Po tym posiłku, od razu godzinę po, chciało mi się jeść ryż. I potem po półtorej znów. Bardzo szybko miałem chęci na kolejne jedzenie. I w ciągu 6 godzin zjadłem 4 posiłki. Czasami organizm potrzebuje kopa, takiego syfu, żeby się rozkręcić. Wiecie, można porównać to do wszystkiego. Będziesz się całował codziennie w ten sam sposób, czy uprawiał seks codziennie w ten sam sposób, no to kiedyś to i ciebie przestanie kręcić i dziewczynę. I trzeba czasami zrobić coś, wiecie, szalonego. Tak samo jest z organizmem. Trzeba go czasami ruszyć. Tylko nie wkręcajcie sobie, że o, dzisiaj chyba nie mam ochoty do jedzenia, jadę do KFC. Tak. To musi być taki muł, taki raz na jakiś czas się zdarza. I powiem wam taką złotą zasadę moją. Jak obliczyć, ile białka powinno się jeść? Wiecie, niektórzy mówią 2 gramy na kilogram, 2,5, 3 gramy, 4. Ja wam powiem, jak ja to łatwo sprawdzam. Mam 7 posiłków. I robię sobie na przykład 250 gram mięsa. Jeżeli po tym posiłku z torebką ryżu, z 250 gram mięsa i warzywa, przez 3 godziny nie jestem głodny, znaczy, że białka było za dużo. Bo to białko sytość robi. Obniżam do 200. I w ten sposób sprawdziłem. Kiedyś mówiłem, nie, muszę mieć 250 w każdym posiłku. Muszę mieć, jestem kulturystą. Uwierzcie mi, nie byłem w stanie za 3 godziny zjeść następnego posiłku. Nie strawiło mi się to mięso. Ten brzuch mi coraz bardziej rosnął z tego, że to się zbiera. Zmniejszyłem do 200. No wiecie, taki wielki chłop, ale 200. Ale ja teraz jem 8 posiłków, więc macie 8 razy 200. Gram. Czyli 40 gram na białka na posiłek, 8 razy 40. To się nazbiera. Wyczujcie. Po zjedzonym posiłku 2 godziny, max 2,5, no super, max 3. Zależy, ile masz posiłków. Jak masz 8, tak ja, to nie może być 3 godziny, bo nie wyrobisz się. Ale 2 godziny powinno się zajmować trawienie ryżu z mięsem. Jeżeli po 2 godzinach czujesz, że masz ochotę na kolejny posiłek, to ta ilość białka jest taka, jak ma być. Oczywiście musi być do tego paczka ryżu, czy co tam macie, i warzywa. Tak sprawdziłem ilość białka. 250 u mnie zamula mnie. 150 próbowałem, jestem głodny za godzinę. Czyli za mało. 200 w sam raz. I to jest ta moja złota zasada. Sprawdźcie to. Spróbujcie. Jak was zamula na zbyt długo posiłek, to znaczy, że jest za dużo białka. Nie mówię o tych, którzy mają redukcję i nie ma ryżu, jest samo białko, bo wtedy można zjeść pół kilo mięsa. Musi być ryż, węglowodany i cały posiłek. Sprawdźcie i wtedy zobaczycie, ile tego białka potrzebujecie na każdy posiłek. I wtedy jecie. Ja wiem, że ja potrzebuję 40 gram na posiłek. I tak to sprawdźcie. Tak to sprawdźcie. Tak ja przejadam całe jedzenie. Po prostu pilnuję się tych zasad, które wam tu przełożyłem. Pozwalam sobie czasem na ostre, syfiaste jedzenie, jednym posiłku, żeby się podkręcić. Nie podjadam, staram się nie podjadać. Staram się, mówię, bo no raz na jakiś czas, wiadomo, tam no człowiek gdzieś tam sobie coś dziubnie na masie. Ale staram się sobie to wkręcać, że jak mam ochotę po posiłku na coś słodkiego, kupuję sobie taką proteinową Nutellę i jedną deseczkę taką z wazy sobie tam zamoczę w tym czekoladzie i to jest taki jakby dodatek. No to jest ten takie podjadanie, ale nie robię tego pomiędzy posiłkami gdzieś tam godzina po, bo to by zaburzyło. Jak macie ochotę na coś dodatkowego, jakąś deseczkę z kawałkiem czekolady bez cukru, czy kromkę małą chleba z żółtym serem nagle was znajdzie na to, to róbcie to, jak zjecie swój posiłek z mięsem, ryż z mięsem i na koniec jako jeszcze dodatkowo węglowodany i jakieś tam tłuszcze i białko z żółtego sera, żeby to się razem te kalorie były. Nie róbcie tak, że po godzinie od posiłku wtedy jecie kromeczkę, bo was nagle naszło, bo ta kromeczka może spowodować, że te 2 godziny, co macie odstępu, jak zjecie tę kanapkę godzinę po posiłku, to za godzinę, czyli łącznie po 2, co powinno być przerwy, nie będziecie chcieli jeść. Nie jedzcie pomiędzy posiłkami. Masz ochotę na żółty ser z kanapeczką, to jak zjesz posiłek i od razu. I robicie taka większa pula kalorii. Ale nie pomiędzy posiłkami, bo on ten dodatek zaburzy, że nie będziesz głodny, kiedy przyjdzie twój główny posiłek.
Tego się trzymajcie. I z tym białkiem sprawdźcie. Głód po godzinie za mało. 3 godziny mija, pełny brzuch za dużo. I tego się trzymajcie, tych zasad, spróbujcie sobie to. Ja tak przyjadam kalorie. Nie tragizujcie, jak w jednym dniu będzie za mało. Organizm poprosi w innym dniu o więcej. Uwierzcie mi. Także trzymajcie się zdrowo. Wkrótce już chyba wracamy na siłownię. Jeżeli ktoś jest zainteresowany treningami ze mną, czy tak dalej, pamiętajcie, teraz w Just Gymie pracuję. Chyba będę nadal w reptach pracował. Na jakich zasadach to i tu to jeszcze nie wiem. Ale chcę stworzyć sobie też nową grupę ludzi. Troszkę zmian, miałem czasu do przemyśleń, troszkę zmian będzie u mnie nastąpi. Nie będę już prowadził treningów grupowych, treningów 2-3 osoby na jednej godzinie. Teraz tylko jedna osoba godzina, bo chciałbym, naprawdę przemyślałem to sobie, chcę mieć jednego człowieka podczas godziny i z tym człowiekiem skupić się 100%, nie latać między dwoma osobami, bo wtedy nie mogę przełożyć tej swojej wiedzy i tych zasad na każdego. Takie bieganie między ludźmi to jest bez sensu, więc będę na pewno miał mniej ludzi teraz niż wcześniej miałem, ale będę chciał skupić się w danej godzinie na jednym człowieku i będziemy teraz już tak, mnie namawiali ludzie, że czemu nie robić zdjęć, przemian swoich podopiecznych. Kto się zgodzi, będziemy robić zdjęcia, przemiany. Pokażę wam moje doświadczenie, moja wiedza, co potrafi diabeł, jak się u niego trenuje. Mam już podopiecznych takich, którzy zrobili naprawdę postępy. Mówię tu też o Marcinie. Ostatnio Mateusz się rozkręcił. Marcin to już robi taką formę, że muszę też pakować, żeby mnie nie prześcignął. No ale to jest chłopak, który słucha mnie w 100%. Co powiem, jak ma jeść, co ma jeść, o której ma jeść, jak ma trenować, nie pęka. I to jest to, jak oddasz mi się w 100% na trening, na dietę i będziesz mnie słuchał, będzie tak, jak obiecuję. Jeżeli będziesz mnie oszukiwał, nic to nie będzie. Więc wracamy wkrótce, już czuję 1,5 tygodnia, mam nadzieję, w Just Gymie, na reptach, może inne siłownie jeszcze. I walczymy, kto chętny, to działamy. Pewnie lista będzie ograniczona, bo mając jedną osobę na godzinę, ja też nie chciałbym spędzać czasu 24 godziny na siłowni, bo mam córeczkę, a jak wiecie z moich filmików, jestem w niej zakochany i dla niej czas jest dla mnie najważniejszy. Także wiecie, jak to jest. Duży chłop, duże serce, wrażliwe. Ale ktoś musi być, nie? Musimy zabijać stereotypy, że wielcy faceci są jacyś straszni. To nieprawda. W większości to chudy chłop bije kobietę i chudy chłop się brzydko zachowuje. A im większy, tym większe serce i wrażliwszy. Prawda. Uwierzcie mi. Także wracamy wkrótce. Spróbujcie tych moich zasad, tych moich porad. Dajcie znać w komentarzach. I będę sobie tam przypominał, jakie żeście mi jeszcze mówili. Chyba następny filmik będzie o redukcji. Jak ja redukcję robię. I w jaki sposób dieta na redukcji. I chyba to będzie następny odcinek, 5. Dieta, czynnik, formy o redukcji, bo tam jakiś chłopak mnie o to prosił. Jak wiecie, nie mam milionów subskrybentów, ale dla mnie każdy z was, który mnie obserwuje, który jest moim subskrybentem, nie lubię tej nazwy, obserwuje mnie, jest ze mną, jest w mojej drużynie, ja sobie szanuję i nawet gdybym miał mieć tu dwóch tylko na YouTubie, to zawsze z sercem, z zaangażowaniem będę opowiadał i przekazywał moją swoją wiedzę zebraną przez 25 lat, jeszcze w czasach, gdzie nie było internetu i gazet. Więc jeśli ktoś mnie szanuje za moją wiedzę, za moją motywację, za serce do sportu i pasję, nawet jakbym miał to robić dla dwóch osób, będę to zawsze robił. Mam was chyba teraz 232. Uwierzcie mi, jestem szczęśliwy, bo czuję, że jest ktoś, kto chce mnie słuchać i dla mnie jesteście taką moją rodziną, moją drużyną. Taka, wiecie, jak koszulki w mojej ekipie, diabelska ferajna. My zawsze damy radę. Zawsze ciężko trenujemy i zawsze jesteśmy konsekwentni. Trzymajcie się do następnego filmiku i być może do zobaczenia na siłowni, na treningu.